Cześć kochani, witajcie z tej strony Etyczna. Dzisiaj pokażę Wam na podstawie urządzenia Microsoft Surface 3 Pro, w jaki sposób na urządzeniu z procesorem Intel zwiększyć dedykowaną pamięć wideo karty graficznej Intel HD Graphics. Poradnik będzie dotyczyć dzisiaj tylko i wyłącznie tej karty graficznej, ponieważ dla kart co niektórych płytach głównych AMD już robiłem poradnik. Tutaj będziecie mieli u góry w prawym górnym rogu odnośnik do niego, a dzisiaj będziemy robili to samo, tylko pokażę Wam, jak zrobić to dla Integry Intela. A więc serdecznie zapraszam. Okej, tutaj będzie troszeczkę zabawy, od razu Wam powiem, z edytorem rejestru. Jeżeli ktoś nigdy z tego nie korzystał, no to dzisiaj będziemy mieli tam dosyć sporo zabawy, bo będziemy tworzyć nowe klucze rejestru. Dobra, jak widzimy, dedykowaną pamięć wideo póki co mamy 128 MB. I teraz sobie odpalimy regedita. Właśnie. Regedita, tak. Widzicie, że jestem na nowym urządzeniu, bo jeszcze się nie przyzwyczaiłem do nowej klawiatury. Póki co jestem tutaj akurat tymczasowo, ale jeżeli już mamy coś na platformie Intela, to postanowiłem, żeby wykorzystać to właśnie, żeby nagrać specjalnie dla Was tutaj odcinek. I to jest akurat dobry przykład, bo wszystko w domu niestety mam na AMD. Ale dobra, w końcu udało się coś znaleźć. Okej, i mamy tutaj nasz edytor rejestru. Domyślnie powinien on wyglądać tak, jak go otworzycie. Teraz właśnie rozwijamy sobie drzewko tutaj, gdzie byliśmy. HK Local Machine. Następnie rozwijamy kolejny folder software kluczy i tutaj wchodzimy sobie w zakładeczkę Intel. I teraz na zakładce Intel klikamy prawym klawiszem myszy nowy i wybieramy opcję klucz. I tworzy nam się nowy klucz #1. Zmieniamy jego nazwę na GMM drukowanymi. I tutaj tworzymy sobie nowy, wartość DWORD 32-bitowa i nazywamy ją tak. I teraz to jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne co do nazwy tej wartości. I tutaj już się musicie skupić, bo jest bardzo istotne to, jakie są duże, jak i małe litery. A więc skupcie się. Nazwa jego będzie Dedicated Segment Size. Nie wiem, czy gdzieś to już słyszeliście. Dedicated segment size. Ktoś właśnie chciał odcinek, żeby pokazać, jak z edytorem rejestru zwiększyć ilość właśnie tej pamięci dedykowanej dla Integry Intela. No to na życzonko, akurat kiedy mi się strafił z jakiś sprzęt z Intelem, postanowiłem nagrać. No i macie. Dobra. Mamy utworzony nowy klucz, tylko pamiętajcie, musi być to koniecznie wartość 32-bitowa DWORD. I mamy tutaj właśnie naszą nową wartość. Nazywa się Dedicated Segment Size. I teraz tutaj w systemie dziesiątkowym wartość ustawiamy sobie tutaj, ile chcemy mieć pamięci naszej dedykowanej karty zintegrowanej. Tak, dobra. I tutaj podajemy wartość oczywiście w megabajtach. Zazwyczaj maksymalnie w takich podstawowych urządzeniach karta graficzna pozwala na ustawienie tam max 512 megabajtów, aczkolwiek w przypadku Surface'a to mogę się mylić. Może on nawet pozwolić na ten 1 gigabajt, to wtedy byłoby 1024 te wielokrotności, tak? Ale zobaczymy. Póki co 512 na start. Dedicated segment size, ok. I po zrobieniu tego musimy sobie teraz naszego labka ponownie uruchomić. W tym wypadku to jest urządzenie 2 w 1, ale dobra. I mamy nasz kluczyk utworzony, dedicated segment size. I teraz zamykamy nasz edytor rejestru i robimy ponowny rozruch kompa. Koniecznie. Ok, a więc teraz wspólnie patrzymy. Pamiętacie? Dedykowanej pamięci było 128. A teraz ile jest? 576. No i voilà.
Na tyle pozwala właśnie nasza karta Intel HD Graphics Family. Miałem płytę główną Gigabyte, gdzie mogłem nawet ustawić w taki sposób przez rejestr 1024, czyli 1 GB. Tutaj ustawiłem maksymalną wartość 1 GB, ale jeżeli ustawimy 1 GB, czyli 1024 wartości decymalnej i nas cofnie do 576, to znaczy, że maksymalnie pozwala nam ustawić właśnie te 576 mega. A kartę graficzną mamy tutaj, na przykładzie właśnie wam to pokazywałem, Intel HD Graphics 4400. A więc i piątka czwartej generacji. Dobra. No i chyba tak w zasadzie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie był on dość długi, ale mam nadzieję, że już wiecie, w jaki sposób na wszystkich układach Intela UHD Graphics, HD Graphics, Iris Pro VM Graphics, bo takie karty graficzne Intela też są, właśnie w taki sposób można zwiększyć ilość pamięci dedykowanej wideo. No i w sumie to było tak naprawdę ode mnie na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a może być on bardzo ciekawy. Nie chcę wam spoilerować, co się będzie dziać, ale uwierzcie mi, warto poczekać. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!